Siemanko, pokażę kopiowanie aut od znajomych, oznaczone niby jako paczet, ale cały czas działa. Potrzebujemy znajomego, mobilne centrum operacyjne z przechowalnią pojazdów, jak i my, tak i on. On auto, które nam daje, a my jeszcze. Opresora MK2 albo w jakimś innym garażu, albo w mobilnym, no i w jakimś garażu pojazd na stratę. Potrzebujemy tą akcję. Rockstar je pousuwał, ale pousuwał te, które były w garażu, w penthouse, te, które były stworzone pod mapą. A tą przy drzwiach czy przy telefonie można sobie zrobić niekoniecznie pod mapą, można zrobić w penthouse, także one zostają. Ta akurat mi została sprzed aktualizacji, ja ją mam nadal zaznaczoną. Do tych akcji będzie link. Teraz tak, jeżeli macie te akcje, czy to PlayStation, czy Xbox, udajecie się do penthouse'u, początek się nie zmieni. Dołączacie do znajomego, do kogoś z innym trybem celowania. Pierwszy komunikat potwierdzacie, drugi anulujecie, no i wtedy was nie załatuje do tej akcji, nawet jak klikniecie strzałkę w prawo. Podchodzimy do drzwi, najeżdżamy na Music Locker, Xbox klika A i spamuje strzałkę w prawo, PlayStation klika X i spamuje strzałkę w prawo. Spadniecie spod mapy, otwieracie spadochron. Przed glitchem, jeżeli wezwiecie tego opresora, wsiądźcie na niego, żeby mieć właśnie ten aktywny na plecach spadochron, bo może się zdarzyć, że wylądujecie tutaj w jakimś pomieszczeniu metr na metr i już z niego nie wyjdziecie. To taki tam dodatek. No początek glitcha jest taki sam, tylko różni się akcja, chociaż z tą akcją już też pokazywałem. No teraz potrzebujemy jakieś auto z ulicy. Ustawiamy z tyłu pod swoim mobilnym centrum operacyjnym. Nalatujemy opresorem na niego i klikamy, czy będziemy strzałkę w prawo. Jeżeli jest to opresor z mobilki, nie dostaniecie żadnego komunikatu. Jeżeli jest to z innego garażu, no to musicie komunikat potwierdzić, ale nie może was wciągnąć do mobilki. Tu pokażę, że opresora nie stracę. Ja mam w dolary tylko tego jednego. I tak, nalatuję na samochód, klikam strzałkę w prawo, komunikat potwierdzam, no bo miałem coś w mobilnym, opresor był chyba z klubu nocnego wezwany. Klikamy zwróć pojazd osobisty i wzywamy pojazd na straty. Są osoby, które tego nie robią i tracą tego opresora, potem mi piszą, że wiszę im 3 miliony za opresora. Ja polecam wizytę u laryngologa, jest tańsza jak 3 miliony. Wzywamy to auto na straty. Mimo że wezwałem z areny, to opresor powinien mi tam skoczyć do areny. Opresor nie wiem dlaczego stale mi ląduje w klubie nocnym, ale mniejsza z tym, no ja go nie tracę. Jak pojawi się nasze auto na straty, wsiadamy do auta od znajomego i czekamy. Znajomy wtedy idzie do swojej mobilki. No ja tu kliknąłem pauzę dla pewności, żeby mnie nie wciągnęło, ale nie musicie klikać tej pauzy. Znajomy podchodzi do swojej mobilki, klika obojętnie, albo wejdź sam, albo wejdź ze znajomymi i członkami ekipy. No i tu za wcześnie chciałem rzutki odpalić. Najpierw znajomy wchodzi do mobilki, wysyła nam zaproszenie, my je przyjmujemy i mamy cały czas nieskończony czarny ekran. I z tego ekranu już jest tylko jedna metoda na razie, żeby się z niego wydostać. Znajomy mi wysłał zapkę do mobilki. Odpala rzutki i to jest niepotrzebne. Ja przyjmuję zaproszenie do mobilki. Bang. Mam ten czarny ekran. I tu jest właśnie cały problem w glitchu. Nie ma pozyskiwania danych o sesji do nikogo. Czy to do znajomego, który mi tu odpalił tytaniczną robotę, znaczy odpalił mi rzutki, czy tam nawet do Anawaka będę dołączał inny tryb celowania, nie ma tego pozyskiwania danego sesji, chyba żebym, nie wiem, był bardzo szybki, najpierw kliknął do kogoś dołącz do gry, a potem przyjął zapkę do mobilki, no ale to po co się śpieszyć, jak tutaj rozwiązaniem jest zwyczajne odłączenie internetu. No pokażę, no. Do tego nie było pozyskiwania, wybieram Anawaka, dołącz do gry, też nie ma żadnego pozyskiwania, no i
nie da się z tym nic zrobić. Dlatego, tak jak mówię, ustawienia sieci, Xbox przechodzi do trybu offline, wraca do trybu online, PS4 no to sobie tam odświetla, odhacza ten dziubek od internetu, zahacza jeszcze raz, no rozłączamy internet i przywracamy z powrotem. Całe rozwiązanie. Utracono połączenie sieciowe, wróć do menu głównego. To możemy potwierdzić i z menu głównego zwyczajnie wracamy do znajomego na sesję. Jak to PlayStation czy tam Xbox, sesja dla zaproszonych, to musi was znajomy zaprosić. Jeżeli sesja dla znajomych, dołączacie do niego normalnie przez profil. I tam mnie załaduje, pokażę, że w mobilnym mam skopiowane auto. Opresor, tak jak miałem w dolary, tak będę go miał w klubie nocnym. Nic, tylko kopiować dalej. Do odpowiednich akcji, na odpowiednią platformę wrzucę odpowiednie linki, przypnę w komentarzu albo będą w opisie filmiku. Że kopiowanie nadal działa, można dalej zgarniać furki za darmo, a nie kupować je w tym LS Karmi, płacić po 3,5 bańki za kurwa darmowe leci. Świduję. Do zobaczenia w następnych filmikach. Pozdrawiam, elo. Thank you.